Wszyscy dobrze wiemy, że sama puszka to nie wszystko. Liczą się jeszcze szkła, a te potrafią słono kosztować. Ale czy tak musi być? Czy może mamy jakąś alternatywę? Ja nazywam się Wicio i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Siemanko moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu udało mi się Was zainteresować tematem dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy sobie o obiektywach, które mają ogniskowe z zakresu tele. Powiem wprost, jeżeli chodzi o mnie, po przesiadce i zmianie systemu, to był jedyny... A, jest różnica, co nie? Tak, bo dzisiaj nagrywamy na dwa aparaty. Mam nadzieję, że coś takiego się Wam spodoba. Będzie to troszeczkę urozmaicone, natomiast na chwilę obecną wracamy do tematu. Po zmianie systemu jedyny zakres ogniskowych, których brakuje mi w moim plecaku, to jest właśnie tele. Z tego względu, że komercję najczęściej nagrywam na poziomie 35 do 85 mm, natomiast hobbystycznie i po prostu całym sercem zakochany jestem w fotografii pejzażowej. Dlatego też bardzo często wcześniej używałem obiektywu o ogniskowej 200 mm, a był to Canon 70-200-28 ze stabilizacją. Na chwilę obecną, z racji tego, że podczas komercji, którą wykonuję, bardzo rzadko używam obiektywów z zakresu teleogniskowych. Najczęściej, którymi pracuję, są to obiektywy rzędu 14 mm, 35 mm oraz 85 mm. Dlatego też szkoda mi w tym momencie inwestować w obiektyw systemowy, który, no bądźmy szczerzy, one są kosmicznie po prostu drogie. Dlatego też zacząłem szukać alternatyw z racji tego, że bardzo jaram się fotografią pejzażową i ogniskową 200 mm po prostu musiałem mieć w swoim plecaku, dlatego też zacząłem szukać. Pomyślałem sobie, że skoro Helios jest w stanie dać zadowalający obrazek, poszukam czegoś na standard M42. Przecież te obiektywy są dużo, dużo tańsze, ale czy jakościowo na tyle gorsze? No właśnie. Zrobiłem research, no i w moje ręce wpadło to cudeńko. Jest to Pentacon 200 mm ze światłem 4. Jest to obiektyw na standardzie M42. Tym razem, w przeciwieństwie do Heliosa, jest to niemiecka produkcja, aczkolwiek jest to też, podobnie jak Helios, obiektyw w 100% manualny. Jeżeli chodzi o cenę, kosztował mnie 300 zł. Dlatego też nie jest to jakaś kosmicznie duża cena i stwierdziłem, że w takim budżecie jestem w stanie sobie pozwolić na posiadanie takiej ogniskowej w plecaku. Dlaczego też zdecydowałem się na ten obiektyw? Sprawdźcie, jak on wygląda. Czekajcie, dam Wam porównanie. To jest telefon. To jest obiektyw. Czekajcie, on jest wielkości telefonu. Śmieszne, ale tak jest. Dlatego też dla mnie, jeżeli chodzi o pejzaże, coś, co jest małe i lekkie, jest tylko i wyłącznie na plus. No bo komu uśmiecha się targać taką lunetę, taką, która jest najczęściej ogromnie ciężka i żeby ją gdziekolwiek transportować, potrzeba tragarza albo co najmniej jakiegoś osła, bo nieść taki zestaw na plecach przez parę godzin to można się w ogóle kręgosłup połamać i tego typu rzeczy. Dlatego też ten obiektyw ma dla mnie tą zaletę, że jest mały, stosunkowo lekki, dlatego też nie wadzi mi w plecaku podczas nawet dłuższych wypraw. Gościu, znowu sobie ogarnąłeś jakieś dziwne, stare cudo, które jest prawdopodobnie tak stare jak ty, albo i starsze, i będziesz nam w tym momencie dawał jakieś farmazony i tak dalej odnośnie tego sprzętu. Powiem wprost, to był świadomy wybór, ponieważ założyłem sobie kilka rzeczy. Przede wszystkim autofokus, czy jest mi potrzebny? Dwa, waga oraz przysłona. No i wiadomo, rozmiar, prawda? W tym wypadku autofokus, i tak, aparat jest na statywie, ostrze najczęściej manualnie. Jeżeli chodzi o przysłonę, szczerze i tak, pejzaże najczęściej robię na
zamkniętej przysłonie z tego względu, żeby uzyskać maksymalnie duży, żeby głębia ostrości była po prostu bardzo, bardzo szeroka i na tym mi też zależy, dlatego przymykamy, ten obiektyw ma światło 4, tak go będę przymykał, więc jak najbardziej mi pasuje. Kolejna rzecz, mały i stosunkowo lekki, jeżeli chodzi o tego typu zestaw, no nie mogłem trafić po prostu lepiej. Natomiast bądźmy szczerzy, sam obiektyw i jego parametry takie ogólne to nie wszystko. Liczy się obrazek, jaki on generuje, dlatego też zobaczmy przykładowe zdjęcia z tego oto wariata. No i co myślicie, moi drodzy, o tych obrazkach? Powiem szczerze, jeżeli chodzi o zdjęcia, nie oceniajmy, skupmy się tylko i wyłącznie na jakości tego obiektywu. Powiem wprost, jeżeli chodzi o mnie, tego typu ogniskowe będę używał tak naprawdę do zabawy, najczęściej do pejzaży, dlatego też szkoda mi inwestować tak ogromnych kwot jak na obiektywy systemowe, tylko po to, żeby się pobawić. Osobiście uważam, że załóżmy, że jeżeli tego typu obiektyw systemowy kosztował około 10 tysięcy, to wybierając coś takiego, zostaje nam 9700, które nawet jeżeli przeznaczymy na super wycieczki i to za te pieniądze pewnie pojedziemy w kilka mega super lokalizacji, to mało tego, że przywieziemy sztos foty ogniskowej, po jakiej marzyliśmy, zobaczymy dużo fajnych rzeczy, no i przede wszystkim chodzi o to, żeby go używać, a on jest mały i lekki, ja na pewno będę używał go bardzo często. Natomiast trzeba pamiętać, że na chwilę obecną tych obiektywów praktycznie nie idzie kupić nowych, dlatego też przed zakupem na pewno warto zwrócić uwagę, czy działają prawidłowo, czy przysłona działa jak trzeba, czy ostrzą, no i czy soczewki są czyste i czy w środku nie ma jakichś pleśni, brudów i tego typu innych rzeczy, bo te obiektywy, no bądźmy szczerzy, one bardzo często są w naszym wieku albo i starsze, dlatego też no, trzeba zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Moi drodzy, tym filmem chciałem wam pokazać, że zabawa w fotografię wcale nie musi kosztować miliony monet, bo mamy do dyspozycji świetne szkła, co prawda nie nowe, ale bardzo dobre, za ułamek praktycznie ceny szkieł, które są, że tak powiem, tyraźniejsze, czy teraźniejsze, nigdy nie wiem jak się to mówi, ale mniejsza z tym, dlatego też bawmy się fotografią, bo to co mamy dostępne trzeba wykorzystywać w jak najlepszy sposób możemy, a ze swojej strony chciałbym was zapytać, jak wy wykorzystujecie lub wykorzystywalibyście tego typu ogniskową w waszej fotografii. Dajcie mi znać w komentarzach, czy już korzystacie, czy jeżeli chcielibyście skorzystać, to co byście nie robili. Jestem ciekaw, na pewno przeczytam każdy komentarz, a już wpadniemy wspólnie na jakiś ciekawy pomysł, który może skończyć się realizacją. Kto wie? Mam nadzieję, że wideo tego typu się wam podobało. Dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, ja nazywam się Wicio i tego typu materiały wypuszczam cyklicznie, co tydzień, żebyśmy mogli wspólnie bawić się tą zarąbistą zajawką, jaką jest fotografia i wideofilmowanie. Dlatego też, jeżeli podobało ci się to wideo, rozważ może jakieś subskrypcje. Jeżeli ci się podobało, zostaw lajka. Jeżeli chodzi o komentarze, mam nadzieję, że wrzucicie mi kilka ciekawych pomysłów. Zachęcam też do śledzenia mnie na Instagramie, bo tam wrzucam rezultaty i zdjęcia, które wykonuję chociażby takimi obiektywami jak ten. Dlatego też mam nadzieję, że taki content się wam spodoba. Ze swojej strony bardzo się cieszę, że jesteście, a dla osób, które śledzą mnie już od jakiegoś czasu, możecie zadawać mi pytania z tego względu, że pomyślałem, że zrobię odcinek na zasadzie taki AMA, questions and answers, także jeżeli macie ochotę o coś zapytać, zróbcie to śmiało. Postaram się zrobić wideo, w którym odpowiem na wszystkie wasze pytania, niekoniecznie związane z fotografią, może być śmiesznie. Także nie przedłużając, czas kończyć.
A właśnie, bo ja tutaj mam taką zabawkę, którą się ostatnio jaram, bo w końcu kupiłem sobie lampę na pilota. Dlatego też salut, moi drodzy.